Sudety Pro. Witaj w regionie odkrywców historii. Cześć, z tej strony Ola Raczyńska z załogi Sudety Pro. Witam Was w kolejnym majowym odcinku Przeglądu Sudeckiego. Serdecznie zapraszam. Przegląd Sudecki to podcast o aktualnościach historyczno-turystycznych regionu sudeckiego. Zaczniemy artystycznym akcentem. Jeśli kiedykolwiek byliście ciekawi, dzięki czemu wyostrza nam się percepcja rzeczywistości, to kontrasty są idealną odpowiedzią na to pytanie. Do 26 maja w Pałacu Struga będziecie mogli zobaczyć wyjątkową wystawę, której tytułowe kontrasty na pewno Wam się spodobają. Wystawa nosząca tytuł Kontrasty jest wspólnym projektem zawartym w dwóch indywidualnych wystawach niesamowitych artystów Giny Malinowskiej i Jacka Jurjewicza. Każdy z nich reprezentuje odrębny styl malarstwa, mimo to oboje starają się w swojej sztuce zawrzeć rozumienie mglistej prawdy o człowieku. Wykonywane przez autorów obrazy niewątpliwie przykuwają uwagę odbiorcy, który podczas oglądania wystawy może współodczuwać emocje w nich zawarte. Jeśli zatem planujecie wybrać się na wystawę, więcej szczegółów na pewno znajdziecie na stronie Pałacu Struga. Sudety Pro, bądź z nami. Obserwuj nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Pozostając w temacie sztuki, w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze od 18 maja aż do sierpnia będzie można obejrzeć wystawę rzeźby autorstwa Ryszarda Zająca, który należy do grona niesamowitych polskich artystów rzeźbiarzy, a ponadto jest także muzykiem. W latach 1965-1968 uczęszczał do szkół rzemiosł artystycznych w Jeleniej Górze. Specjalności rzeźba w drewnie uczył się u profesora Mariana Szymanika. Artysta jest laureatem wielu nagród i odznaczeń. Często zapraszany na wystawy w Polsce i za granicą oraz nagradzany na plenerach w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, w Holandii, Szwecji oraz Norwegii. Zatem jest to jedyna z niewielu okazji, aby móc zobaczyć niesamowite dzieła rzeźbiarza w całej swojej okazałości. Promujmy razem region sudecki. Dołączając do grona naszych patronów na Patronite, wspierasz powstawanie kolejnych podcastów takich jak ten. Przegląd sudecki zakończymy dziś wiadomością od zespołu Karkonoskiego Parku Narodowego, który informuje wszystkich miłośników górskich wycieczek, że w związku z remontem mostków na Wrzosówce zamknięty będzie szlak czarny do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. Według ustaleń remont potrwa do 24 maja. Jest szansa, że prace zakończą się szybciej, dlatego sprawdzajcie bacznie stronę internetową z komunikatami turystycznymi, aby być na bieżąco. Tym akcentem żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Sprawdź więcej naszych podcastów, wejdź na Sudety Pro. Sudety Pro. Witaj w regionie odkrywców historii.